odrobinę od bucików, torebek, przez no, różne rodzaje Mikołajów, szklarnie. Robimy też custom designs dla klientów, którzy chcą mieć własne logo, własne domy, własne... wszystko, co można sobie wymyślić. ...90% produkcji idzie na eksport, głównie do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii, Australii. Dzięki temu, że produkcja jest wykonywana ręcznie i wysokiej jakości, w dobrym serwisie, myślę, że odnieśliśmy sukces. Obecny kryzys, globalny kryzys u nas rozpoczął się praktycznie, dotknął nas praktycznie w czerwcu tego roku, kiedy wartość dolara drastycznie spadła na dół, co spowodowało, że nasze profity spadły do zera, a nawet zaczęły przynosić straty. Była wtedy obawa, że będziemy musieli albo zmienić branżę, albo przestawić się na produkty, które możemy wykonywać taniej. Pracuję tutaj już 10 lat, raczej przez ten kryzys może się trochę i boję, bo rzeczywiście jest słychać, że coś się dzieje u nas w kraju. No i tak, to na razie nie słychać tutaj u nas w pracy akurat w tym zakładzie, ale na pewno się człowiek obawia. Czy boję się stracić pracę? Myślę, że każdy trochę boi się stracić pracę przez kryzys, który jest, ale mam taką nadzieję, że dzięki operatywności szefostwa nie dojdzie do takiego strasznego kryzysu u nas w Polsce i że sobie poradzimy.